atomowy okręt podwodny za 500 000 000 funtów. Cichy, skryty drapieżca. Gotowi do strzelania. 5 ambitnych kandydatów na dowódców. I surowy egzaminator, zwany nauczycielem. Musisz to rozwiązać. Kiedy się poddasz, ja cię zastąpię. Najtrudniejszy kurs kwalifikacyjny dla dowódców. Nie jestem pewien, czy zrozumieliście. Kurs nazywa się Perisher, czyli szczęściarz. Ci, którym się powiedzie, dołączą do grona dowódców. Ci, którzy odpadną, pożegnają się z siłami podwodnymi. Macie przedsmak tego, co was czeka. Jak dowodzić okrętem nuklearnym? Uczniowie są na półmetku 4-tygodniowej fazy morskiej Perishera. Nie było łatwo. Musieli grać w cykora z rozpędzonymi fregatami. Ryzykowali wejście na skały w czasie przybrzeżnych misji zwiadowczych. Po to, aby sprostać wymaganiom Jima Perksa, nauczyciela. To nie jest łatwy kurs. Ja oceniam, czy uczestnicy spełniają wymagania. Jeden uczeń już odpadł. Oba okręty przeczesują dno. Garrett Rack, zwany Lizusem, zrezygnował. Oznajmił, że nie będzie kontynuował kursu. Podjąłem decyzję. To nie dla mnie. Nie będzie już służył na okrętach podwodnych. Odejście jednego z kursantów zwiększy obciążenie pozostałych. Z 5 szczęściarzy zostało tylko 4. Niektórzy posiadają odpowiednie cechy, inni muszą się jeszcze rozwinąć. Następny może być David Fitness, zwany Flejtuchem. Jeszcze nas nie namierzył. Dopiero zaczyna poszukiwanie. Wszyscy zginiemy. A może odpadnie Amerykanin, Dan Rees, który naruszył brytyjskie zasady bezpieczeństwa, stery w górę. Dan Martin, angielski Dan, podołał jak dotąd każdemu wyzwaniu. W prawo, na kurs 350. Jest tylko jedna droga odwrotu. Jeff Fillmore jest uparty. To może go zgubić. Wykonałeś zadanie? Chcę się zbliżyć do latarni morskiej. Mają jeszcze 2 tygodnie, aby pokazać, na co ich stać. Jak dotąd prowadzili ćwiczenia z udziałem jednej lub 2 jednostek symulujących działania przeciwnika. Ale teraz zacznie się wojna totalna, konfrontacja na pełną skalę. Wojna totalna. Okręt podwodny HMS Triumph dołączy do międzynarodowych ćwiczeń pod kryptonimem Joint Warrior. W ramach manewrów symuluje się konflikt na pełną skalę między 2 państwami. W operacji bierze udział 30 okrętów nawodnych i 4 podwodne, a także 25 samolotów i oddziały na lądzie. Łącznie około 8 tysięcy ludzi. Nieczęsto odbywają się 2-tygodniowe ćwiczenia zakrojone na tak szeroką skalę. To będzie duże wyzwanie dla uczniów na HMS Triumph. Triumph musi najpierw przejść na północ, na morze wokół Hebrydów. Nie będzie to łatwy rejs, tym bardziej, że problemy techniczne w Fastlane opóźniły wyjście jednostki w morze. Uwzględniwszy warunki nawigacyjne, uznano, że najbezpieczniej będzie płynąć na powierzchni. Atomowe okręty podwodne nie są projektowane do tego typu żeglugi. Choroba morska sieje spustoszenie wśród załogi. Zaczyna się mocny sztorm, typowy dla akwenu wokół Hebrydów. Wzburzone morze, porywisty wiatr. Coraz więcej zielonych twarzy na pokładzie.
choroba morska powaliła 15 członków załogi, w tym szefa kambuza. Zastępuje go starszy mechanik Paul Foran. Okręt podskakuje jak puszka. Załoga została zdziesiątkowana. Kiedy ster głębokości wbija się w nadbiegającą falę, jednostka obraca się wokół osi podłużnej. Nie da się ustać na nogach. Nawet wilkom morskim dało się to we znaki. Ci, którzy nie chorują, są przemęczeni. Lekarstwo na chorobę morską według szefa z maszynowni? Kary. Ogień w trzewiach ma urywać jądra. Musimy tylko uważać, żeby różne rodzaje kary się nie pomieszały. Scenariusz manewrów Joint Warrior obejmuje wojnę między fikcyjnymi państwami, Kaledonią i Dragonią. Triumph wchodzi w skład floty kaledońskiej. Jej okrętem flagowym jest lotniskowiec HMS Ark Royal. Zadaniem Triumpha jest obrona lotniskowca przed norweskim okrętem podwodnym Ula. Znajduje się na zachód od nas, w odległości około 7 mil. Lotniskowiec i zbiornikowiec wycofają się na wschód, a dwie fregaty będą osłaniały odwrót. Jednak najlepszym antidotum na wrogi okręt podwodny jest własny okręt podwodny. Uczestnicy kursu Perisher zmierzą się z nowym wyzwaniem. Odbędą serię pojedynków z jednostkami podwodnymi. 14 metrów. Walka między okrętami podwodnymi to poważna sprawa. Trzeba obudzić w sobie instynkt zabójcy i uprzedzić cios przeciwnika. Podwodny przeciwnik Triumpha, norweski okręt Ula, jest znacznie mniejszy. Ma 59 metrów długości, a Triumph 86. Wyporność Uli to 1000 ton, Triumpha 5000 ton. Załoga norweskiego okrętu składa się z 21 osób, a brytyjskiego ze 130. Napęd dieslowsko-elektryczny nie zapewnia wielkiej prędkości i zasięgu, ale za to Ula jest bardzo cicha. Trudno będzie ją wykryć i śledzić. Jest groźniejszym przeciwnikiem niż jednostki nawodne. To dla nich 11 dzień 28-dniowego patrolu. Na pewno są w dobrej formie. Nasze zadanie – wykryć, podjąć śledzenie i zaatakować Ule. W głębinowym pojedynku peryskopy nie są przydatne. Uczniowie zdają się wyłącznie na sonar. Nie będziemy korzystać z peryskopu, nie wysuniemy masztu radarowego. Naszymi czujnikami będą sonary. Istnieją dwa rodzaje sonaru. Aktywny wysyła impuls dźwiękowy, tak zwany ping, i nasłuchuje odbitego echa. Może ono zdradzić obecność obiektów podwodnych. Sonar pasywny to zespół hydrofonów, które prowadzą nasłuch dźwięków rozchodzących się w wodzie, dobiegających z otoczenia. Przetwornik sonaru na dziobie Triumpha może pracować w trybie aktywnym lub pasywnym. Wzdłuż burt ciągną się anteny pasywnego sonaru szerokopasmowego. Oba systemy potrafią wykrywać kontakty oddalone o wiele mil. Sonar aktywny daje szybkie rozwiązanie ogniowe, ale ma poważną wadę. Wysyłając impuls sondujący, zdradzamy swoją obecność. Przeciwnik dowie się, gdzie jesteśmy. Jeff przejmuje dowództwo. W czasie pojedynku z wrogim okrętem podwodnym będzie się posługiwał sonarem pasywnym. To wartościowe ćwiczenie dla obu stron. Rzadko trafia się taka okazja. Trudno wykryć inny okręt podwodny samemu, unikając przy tym wykrycia. Nasi sonarzyści nie słyszeli jeszcze zanurzonego okrętu przeciwnika. Nadarza się okazja, by doszlifować umiejętności.
Jeff musi obmyślić ogólną strategię działania. Obowiązuje separacja pionowa. Chodzi o to, by wykryć i zaatakować nieprzyjaciela, nie zdradzając swojej pozycji. Nad wykonaniem zamiaru czuwa koordynator taktyczny, w tej roli amerykański Dan. Okręty zajęły pozycje wyjściowe. Aby zapobiec kolizji, przyjęto zasadę separacji w pionie. Triumph operuje na jednym poziomie, a Ula na innym. Jeden okręt ma dla siebie górną warstwę, a drugi dolną. W poziomie manewrujemy bez ograniczeń. Nasze kursy mogą się przecinać, dopóki rozdziela nas różnica głębokości. Tak trzymać. Przede wszystkim nie zmieniamy prędkości. Rozpoczyna się bitwa. Jeff liczy, że sonarzyści wykryją ulę tak wcześnie. Są na płciźnie czy na głębi, aby mógł zadać cios jako pierwszy. Znajdują się chyba po tej samej stronie termokliny, co my. Pojedynek okrętów podwodnych rozstrzyga pierwszy cios. Trzeba uprzedzić przeciwnika, bo drugiej wymiany torped raczej nie będzie. Oczywiście załoga uli też to wie. Norwegowie podkradli się niepostrzeżenie i przeprowadzili symulowany atak torpedowy na Triumpha. Wysyłają kodowany sygnał akustyczny. Oscar, Oscar Whisky. Słychać łączność podwodną. Przeciwnik zgłasza trafienie. Jeff żąda, aby Ula przedstawiła dowód w postaci rozwiązania ogniowego. Sprawdzamy podany przez nich namiar. Jeśli się zgadza, to znaczy, że dostaliśmy, a jeśli nie, to strzelali w ciemno. Jeff jest zmuszony potwierdzić hasłem sukces przeciwnika. Romeo, Romeo, Romeo. Potwierdzamy, że nas zatopił. Nauczyciel notuje każdy błąd. Jeff musi się szybko poprawić. Morale załogi sięgnęło dna. Jim spodziewa się, że uczeń spróbuje temu zaradzić. Na próżno. Musisz natchnąć ich entuzjazmem. W centrali panuje ospały nastrój. Chyba sam się tym zajmę. To powinno być najbardziej emocjonujące ćwiczenie, a nie jest. Obowiązkiem dowódcy okrętu jest porwać ludzi za sobą. Marynarze, którzy nie cieszą się tym, co robią, nie powinni w ogóle służyć na okrętach podwodnych. Prosta sprawa. Panowie, apeluję o zaangażowanie i agresję. Uwaga, to nie są ćwiczenia. To się dzieje naprawdę. Zróbmy to jak należy. Dobre współdziałanie załogi ma wielkie znaczenie. Nie będę kierował torpedą, to nie jest moje zadanie. Amerykański Dan spiera się z oficerem wachtowym. Nie będę naprowadzał torpedy, kiedy zaatakujemy. Poszło o podział zadań. Torpedą kieruje oficer uzbrojenia. Jeff musi szybko rozstrzygnąć spór. Dlaczego do mnie się zwracasz? Nie ja tu dowodzę. Dan pokłócił się z oficerem wachtowym o podział zadań. Trzeba jasno określić zadania dowódcy, koordynatora taktycznego i oficera wachtowego. W przeciwnym razie sytuacja może się skomplikować, mocno skomplikować. Nie potrzebujecie. Jeff rezygnuje z pośrednictwa Dana.
Będzie się kontaktował bezpośrednio z oficerem wachtowym Denisem Foxem. Idziemy do następnego punktu nawigacyjnego. Podaj mi współrzędne, a ja się tym zajmę. Polowanie wznowione. Jest kontakt sonarowy. Kontakt w namiarze 137. Mamy pozwolenie na atak. Jeff może wziąć odwet na uli. Gotowość do strzelania. Torpeda gotowa. Torpeda Spearfish służy do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych. Jej głowica bojowa o masie 300 kg mogłaby posłać na dno jednostkę dwukrotnie większą od lotniskowca Ark Royal. Sposób działania głowicy wybiera się w zależności od celu. Przy atakowaniu okrętów nawodnych powinna wybuchnąć pod kadłubem, aby złamać stępkę. W czasie ataku na okręt podwodny eksplozja ładunku kumulacyjnego inicjuje zapalnik uderzeniowy. Torpedyści przygotowują markowany atak torpedowy. Strzał wodą z wyrzutni. Sprężone powietrze uruchomi taran wodny, który w sytuacji bojowej wypchnąłby pocisk z wyrzutni. Cel w namiarze 170. Torpedy są naprowadzane przewodowo przez torpedystów obsługujących konsolę. Kurs i prędkość pocisku można zmieniać aż do momentu uderzenia. Jeff nadaje umowne hasło, aby załoga uli potwierdziła współrzędne. Nie odpowiadają. Poczekajmy jeszcze minutę. Ula milczy. Jeff liczy na podpowiedź nauczyciela. Brak potwierdzenia. Ty dowodzisz. Nie potwierdzili. Pudło. Wznawiamy podchody. Jeff ma serce wojownika. Nie daje za wygraną. Dowódca powinien zagrzewać podwładnych do walki. Zarówno w chwilach sukcesów, jak i porażek. Trzeba ich natchnąć zapałem. Sprawić, by dali z siebie wszystko. Tym razem lepiej wykonaliśmy procedurę poszukiwania, śledzenia i ataku. Zadowoleni? Tak jest. Dobra, teraz ich załatwimy. Nasza prędkość 15 węzłów, kurs 180. Jeff zaczyna się zachowywać jak prawdziwy kapitan. Jim podejmuje niezwykłą decyzję. Przydzielę mu dodatkowe 24 godziny na stanowisku dowódcy. Wolniej niż pozostali wczuwa się w rolę. Niech ten dodatkowy czas pomoże mu zmienić się w kapitana. Decyzja Jima świadczy o tym, że Jeff sporo odstawał od pozostałych uczestników kursu. Polowanie przy użyciu sonaru jest proste co do zasad, ale skomplikowane w realizacji. Trzeba wyodrębnić oraz zidentyfikować tysiące dźwięków dobiegających z dużej odległości. Słyszymy sieci jednostek rybackich, przelatujące śmigłowce, samoloty, a także fale bijące o brzeg. Analizujemy dźwięki, aby zidentyfikować źródło. W razie wątpliwości nagrywamy dźwięki i porównujemy z bazą sygnatur akustycznych. Niełatwo odróżnić dźwięki okrętów nawodnych i podwodnych od szumu tła, na który składają się odgłosy samego oceanu i żyjących w nim istot. Sygnał przetworzony komputerowo obrazowany jest jako ciemna linia na tak zwanym wyświetlaczu kaskadowym. Szum tła ukazany jest jako biała kaskada na ekranie operatora sonaru. Na tym tle odcina się ciemna linia, dźwięk wykrytego okrętu podwodnego. Każda jednostka ma unikatową sygnaturę akustyczną. Namiar 090.
Hydroakustycy słuchają też surowego dźwięku z anten sonarowych. I dosłuchali się przeciwnika. Grzechot, całkiem wyraźny. Charakterystyczny grzechot zdradza tożsamość kontaktu. To Ula. Obluzował się nit w poszyciu kadłuba albo jakaś śruba. Przy małej prędkości wyraźnie grzechocze. Można po tym rozpoznać ten okręt. Przygotować się do ataku na cel Master 08. Uzbrojenie gotowe. Ognia. Czwarta wyrzutnia strzał. Pośpieszył się. Trzeba było wypracować dobrą pozycję. Jeff spudłował. Zabrakło strategicznego planowania. Okręty podwodne mają głuche pole nasłuchu sonarowego. Rozpościera się ono za śrubą napędową. Warto podkraść się do przeciwnika od rufy, by zaatakować bez ostrzeżenia. Jeff znowu tropi przeciwnika. Tym razem zachodzi Norwegów od rufy. Odległość się zgadza. Spróbuję zajść od rufy. Będziemy ich śledzić, dopóki nie wypracujemy dobrego rozwiązania ogniowego. Przygotować się do ataku na cel Master 08. Namiar 001. Uzbrojenie gotowe. Ognia. Za 15 sekund nadamy pytanie. Ponowne oczekiwanie na odpowiedź Uli. Słychać telefon podwodny. Tym razem trafili. Mamy potwierdzenie skuteczności. Dorwaliśmy ich. Cieszę się. Znaleźliśmy się we właściwym czasie, na właściwym miejscu. Prawidłowo wykonaliśmy procedurę. Przed nami następne sukcesy. O świcie Ula kończy udział w ćwiczeniach. Pojedynek zakończył się remisem. Jeff może spokojnie przemyśleć swoją długą wachtę. Niełatwo być kapitanem atomowego okrętu podwodnego. Trwało to dłużej niż bym chciał, ale zaczyna wychodzić na prostą. Jedno jest pewne, z całej grupy to właśnie Jeffowi najbardziej zależy. Ma szansę ukończyć kurs, ale musi spełnić wymagania. Azyl już nie obowiązuje. Idziemy w stronę zespołu, a następnie podążamy za nim. Jeff kończy 48-godzinny maraton. Nauczyciel wydłużył mu wachtę, żeby mógł się poprawić po niefortunnym starciu z okrętem Ula. W czasie tych 48 godzin dużo się dowiedziałem o sobie. Pierwszego dnia zapisałem w dzienniku: mój okręt, moja załoga, moja odpowiedzialność, moja wina. To twarde słowa, ale przyczyn porażki trzeba szukać po swojej stronie, bo tylko to rokuje szansę poprawy. Gotowi? Kapitan nie tylko dowodzi w walce, ale także zarządza swoim okrętem. Dlatego Jeff kończy długą wachtę obchodem wszystkich przedziałów. To część jego obowiązków. Odbywam inspekcję. Dowódca upewni się, że na jednostce panuje klar i że załoga jest gotowa do walki. Trzeba się rozejrzeć po wszystkich kajutach, zerknąć za każdą szafkę. To trzeba sprzątać codziennie. W
czasie obchodu kapitan ma okazję zamienić dwa słowa z członkami załogi, których nie widuje w centrali. Sami to załatwicie. Jaki powinien być dobry dowódca w opinii załogi? Bosman Ginge Clifton jest jedną z najważniejszych postaci na pokładzie. To on prowadzi akta osobowe marynarzy. Odgrywa rolę mediatora, redaguje gazetkę okrętową i prowadzi sklepik ze słodyczami. Ginge ma jasne oczekiwania w stosunku do kandydatów na dowódców. Dobry kapitan wsłuchuje się w głos załogi, rozumie jej oczekiwania. Jest dla nich ojcem, a oni są jego dziatwą, bezwarunkowo posłuszną. To działa na zasadzie wzajemności. Załoga ufa dowódcy, a dowódca załodze. Zwłaszcza w czasie walki. Umiejętne dowodzenie zapewnia okrętowi bezpieczeństwo w trakcie realizacji zadań bojowych. Uczestnicy kursu mają dużą wiedzę i doświadczenie. Myślę, że będą z nich dobrzy kapitanowie. Uczniowie przygotowują się do następnej fazy manewrów Joint Warrior. HMS Triumph odegra ważną rolę. Atomowy okręt podwodny stanowi cenne uzupełnienie grupy bojowej. Wykrywa nieprzyjacielskie okręty nawodne i podwodne. Prowadzi nasłuch łączności przeciwnika, a w razie potrzeby atakuje go. Poprzednio Triumph bronił zespół lotniskowca przed okrętem podwodnym o napędzie dieslowsko-elektrycznym. Teraz czeka go pojedynek z groźniejszym przeciwnikiem. HMS Turbulent to siostrzana jednostka Triumpha, równie wielka i groźna. Zwycięstwo w pojedynku atomowych okrętów podwodnych zależy wyłącznie od załogi i od jakości dowodzenia. Pierwszy na świecie okręt podwodny o napędzie jądrowym, USS Nautilus, został zwodowany w 1954 roku. Była to amerykańska odpowiedź na gwałtowny rozwój ilościowy sowieckiej floty podwodnej i arsenału nuklearnego ZSRR. Atomowe okręty podwodne mają globalny zasięg. Mogą służyć jako nosiciele broni strategicznej w systemie odstraszania jądrowego. Istnieją dwie klasy atomowych okrętów podwodnych. Nosiciele pocisków balistycznych, zwane bombowcami w żargonie Royal Navy. Oraz wielozadaniowe okręty podwodne, przeznaczone głównie do zwalczania celów morskich. Triumph i Turbulent należą do tej drugiej klasy. Stawką w pojedynku jest duma załogi. To oczywiste, kto zatriumfuje. Zaczynamy odprawę przed walką ćwiczebną z HMS Turbulent. Dowodzenie Triumphem obejmuje angielski Dan. Turbulent jest naszą bliźniaczą jednostką. Wszyscy mamy znajomych na jej pokładzie. W grę wchodzi duma okrętu. Oni traktują to równie poważnie. Szósta rano. Za chwilę zacznie się starcie. Triumph skrada się po cichu, by uniknąć wykrycia przez sonary pasywne Turbulenta. Podwodniacy nie trzaskają drzwiami. Starają się nie opuszczać ciężkich przedmiotów na pokład, bo każdy hałas może zdradzić położenie okrętu. Zamknięto pralnię. Nawet higiena osobista podlega ograniczeniom. Instalacja ocalania wody pracuje głośno. Także usuwanie zużytej wody jest hałaśliwe. Lepiej więc ją oszczędzać. W czasie operacji bojowych zaczyna brakować wody. Marynarzom wydziela się po jednym kubku.
To wystarczy do umycia zębów i do ptasiej toalety. I tylko. Chcemy zapewnić sobie przewagę. Zależy nam na zwycięstwie. Nie przeszkodzą nam nieświeże skarpetki. Dowódca zespołu na pokładzie Ark Royal wydał rozkaz. Triumph ma zneutralizować Turbulenta. To nie będzie proste. Turbulenta wspiera bowiem samolot do zwalczania okrętów podwodnych, który przybył zza Atlantyku. W oddalonej o 200 mil szkockiej bazie RAF-u Kinloss załoga kanadyjskiego samolotu patrolowego szykuje się do polowania. Waszym celem jest wielozadaniowy okręt podwodny o napędzie atomowym. Samolot Lockheed Aurora jest wyspecjalizowanym łowcą okrętów podwodnych, wyposażonym w radar i w obrotową wieżyczkę elektrooptyczną. Maszyna zabiera 87 pław sonarowych. Tu jest skład uzbrojenia. Przechowujemy tu 2/3 zapasu pław sonarowych. Pozostałe znajdują się na wyrzutniach zewnętrznych. Mamy dostęp do tych, które są w kabinie, możemy więc zmieniać ich ustawienia, głębokość, na jaką jest opuszczana antena i czas działania. Tak wygląda pława sonarowa. Kiedy osłony odpadną, na górze wypełni się pływak, a na dole rozwinie przewód z hydrofonem. To pława kierunkowa, podaje namiar, z którego dobiega dźwięk. W ten sposób to działa. Patrol Aurory trwa zwykle 6 godzin. Zasięg wynosi 9000 kilometrów. Okręt podwodny Triumph pod dowództwem flegmatycznego Dana Martina zajmuje pozycję wyjściową do bitwy. Mamy w pobliżu wrogi okręt podwodny. Zaczynamy podchody. Dowódca szybko traci pewność siebie. Macie coś? Jeszcze nie. Sonar nie słyszy Turbulenta. W takiej chwili Dan powinien zainspirować załogę, ale on tego nie robi. Jesteś zadowolony? Jak ci się to podoba? Jim nie kryje oburzenia. Według ciebie wszystko jest w porządku? Tak jest. Gówno, prawda. Puknij się w głowę. Tylko oficer wachtowy wygląda na zainteresowanego. Co jakiś czas zerka na ekran. Powinieneś przydzielić mu inne zadanie. Musisz wykrzesać trochę entuzjazmu. Nikt nie lubi być strofowany, zwłaszcza w centrali okrętowej w obecności wielu osób. Trzeba się wziąć w garść i skoncentrować na zadaniu. Ważne, żeby uczyć się na błędach. Posłuchajmy. Może już jest. Flejtuch przejmuje dowodzenie. Trwają łowy na bliźniacze okręt podwodny Turbulent. Tropimy cel Master 09, HMS Turbulent. Doszlifujemy kontakt i podejmiemy śledzenie. Triumph podniesie maszt radiowy, by odebrać instrukcje z lotniskowca Ark Royal. W czasie prawdziwej walki wiązałoby się to z wielkim ryzykiem. Wysunąwszy maszty na powierzchnię, obserwatorzy wykryli nieprzyjacielski samolot patrolowy. Samolot w namiarze 108. Kamera samolotu dostrzegła peryskop Triumpha. Załoga zrzuci pławy sonarowe, które pozwolą śledzić okręt w głębinie. Do stawiania pław służą trzy ciśnieniowe wyrzutnie.
czasie prawdziwej wojny samolot przenosiłby torpedy przeciwpodwodne w komorze uzbrojenia. Zrzut pławy w namiarze 114. Maszyna skręca. Samolot wykrył maszty. Stawia linię pław aktywnych, a zapewne także i pasywnych. Najważniejszy jest jednak okręt podwodny Turbulent. Flejtuch wznawia łowy. Musi pamiętać, że dzięki pławom samolot śledzi każdy jego ruch. Aktywność organizmów morskich zmienia się po zmierzchu. Najwięcej szumu tła na zachodzie. Potrzebne jest nieszablonowe rozwiązanie. Flejtuch wykorzysta naturalny fenomen. Temperatura i zasolenie wody zmieniają się wraz z głębokością. Tak zwane warstwy termalne albo termokliny wpływają na propagację dźwięku. Flejtuch może skryć się przed pławami samolotu pod termokliną. Albo ukryć się przed sonarem turbulenta nad termokliną. Chodzi o to, żebyśmy pierwsi wykryli przeciwnika i uprzedzili jego cios. Będziemy płynąć powoli tuż nad termokliną. Takim kursem, by anteny burtowe sonaru mierzyły w kierunku, z którego spodziewamy się przeciwnika, na południe. Mam nadzieję, że usłyszymy go wcześniej niż on nas. Zuchwały i błyskotliwy plan. Postanowiłem manewrować nad termokliną. Głębokość 65 metrów. Ryzykuję wykrycie przez samolot, aby zyskać przewagę nad wrogim okrętem podwodnym. Pojawia się problem. Cel zmienia kurs. Turbulent narusza zasady gry. Sprawdzić sygnał. Przy tej odległości namiar może być niedokładny. Sprawdziłem, oszukują, zmienili trasę. Łamanie zasad gry zdarza się często. Dowództwo do tego zachęca. Kontrola ognia. Turbulent ze zwierzyny stał się myśliwym. Fortel Flejtucha może spalić na panewce. Oto mój zamiar. Idziemy z minimalną prędkością. Kontynuujemy śledzenie kontaktu Master 09. Do 10 wieczorem powinniśmy wypracować rozwiązanie ogniowe. Flejtuch trzyma się planu. Ukrywa się przed nieprzyjacielskim okrętem nad termokliną. Kontrola uzbrojenia, uwaga. Plan działa. Mamy dobrą pozycję. Idziemy z prędkością dwóch węzłów. Teraz powolny zwrot. Obyś nie zapeszył. Zaraz usłyszymy strzał wodą z tego namiaru. Skradamy się bardzo ostrożnie. Flejtuch czeka, aż sonar poda mu dokładne parametry ruchu celu. To on. Uzbrojenie gotowe? Wyrzutnie 3 i 4. Będziemy strzelać z trzeciej i czwartej. Za minutę atak. Sternicy, pilnować trymu. Odliczanie do strzału. 30 sekund. Strzał torpedowy. Trzecia wyrzutnia za 5 sekund. Za 20 sekund pytamy o wynik. Trzecia wyrzutnia, torpeda poszła. Kurs 238. Nie na mojej wachcie. Namiar celu. 345. Sygnał Oscar, Oscar Whisky. Na 3-4-5. Nadają na turbulenta umowne zapytanie o wynik ataku. Łączność podwodna milczy. Spudłowali. Albo przeciwnik znowu łamie reguły.
nie do potwierdzenia. Cel śledzony Master 09 w namiarze 351. Ponowić atak? Tak jest. Torpeda gotowa. Czwarta wyrzutnia ognia. Flejtuch próbuje ponownie. Odpowiada? Tak jest. Nadchodzi potwierdzenie skutecznego ataku. Odległość się zgadza? Strategia Flejtucha zapewniła zwycięstwo. Nie posikaj się z radości. Prawidłowa decyzja o pozostaniu nad warstwą. Doskonałe planowanie. Dziękuję. Flejtuch niezwłocznie dzieli się radością z resztą załogi. Mówi dowódca. Od kilku dni szykowaliście się na bitwę z HMS Turbulent. Z przyjemnością informuję, że o 22:00 przeprowadziliśmy skuteczny atak na tę jednostkę. A po 5 minutach ponowiliśmy go, ponieważ przeciwnik oszukiwał. Jesteśmy zwycięską załogą. HMS Triumph zawsze zatriumfuje. Nie potwierdzili pierwszego ataku, więc wykonaliśmy drugi. Nie mogli się już wymigać. Chyba dobrze się spisałem. Nauczyciel nie miał zastrzeżeń. Jeszcze kilka razy, żeby nie było wątpliwości, kto jest najlepszy. Uzbrojenie gotowe. Trzecia wyrzutnia. Strzał. Gotowość do ataku torpedą Spearfish. Odstrzał indyków. Łatwizna. I jeszcze im dołóż. Tak trzymać. Triumph przeprowadza kolejne ataki. Turbulent nie odgryzł się ani razu. Wynik 5-0. Oficjalnie 4-0. Jedno trafienie na innej wachcie. Nadal nie potrafi namierzyć ukrytego tuż nad termokliną Triumpha. W 2:30 w nocy. Upłynęły ponad 4 godziny od pierwszego ataku torpedowego na Turbulenta. Zwrot w lewo. Spróbujemy doszlifować kontakt. Amerykański Dan przejmuje dowodzenie. Zawiódł jako koordynator w czasie pojedynku z Ulą. Teraz może się poprawić. Przygotować się do ataku. Cel Master 09. W namiarze 004. Ognia. Amerykański Dan kontynuuje dzieło poprzednika. Tej nocy storpeduje Turbulenta jeszcze 3-krotnie. Triumph nie zostanie trafiony ani razu. Fantastyczne 24 godziny dla HMS Triumph. Wspaniałe uczucie. Wykonawszy zadanie, okręt dołącza do sił głównych. Trwają manewry Joint Warrior. Kursanci poradzili sobie z doświadczonym dowódcą okrętu podwodnego. Wszyscy spisali się na medal. Ale to jeszcze nie koniec kursu Perisher. W następnym odcinku. Cel w zasięgu ręki, a jednak nieosiągalny. Uczestnicy kursu walczą o życie. Zadanie zatopić jak najwięcej jednostek nawodnych. Przygotować się do ataku torpedą Spearfish. Hańba nam, jeśli ktokolwiek się prześlizgnie. Padam na twarz. Wszyscy są wyczerpani, a najbardziej żywiołowy Jeff. Słabo pracuję, kiedy jestem przemęczony. Flejtucha opuszcza pewność siebie. Czas na bezpieczny odwrót. Skąd mają wiedzieć, że tu jesteśmy? Idą na mnie. Muszą mnie wykryć, to tylko kwestia czasu. To nie odwroty czynią nas najlepszymi podwodniakami świata.
amerykański Dan przeciążony potopem informacji, jacht stoi na kotwicy. Za blisko. Muszę to rozwiązać. Dopuścił do przeciążenia informacją. Nikt nie może być pewien ostatecznego werdyktu. Kto zaliczy kurs? Wolałbym nie zgadywać. Zapraszam. Wersja polska Master Groove Studios. Tekst i konsultacja Adam Ryć. Czytał Robert Samot.